Cześć kochani, dzisiaj mały tutaj spacerek rano. Kolejny dzień naszego spotkania modlitewnego. Kolejny poranek, chłodny poranek, tak można powiedzieć. No bo już taka pora roku i no tak niestety jest i tak będzie. Będzie coraz zimniej. Dziękuję. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Naprawdę z całego serca bardzo Wam dziękuję, że uczestniczycie, bo te kilkaset osób pisanych codziennie w te listy obecności, czyli w te komentarze pod nagraniem, naprawdę robią wrażenie i serce naprawdę rośnie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście i przypominam wszystkim nowym osobom, aby się tutaj wpisywać w listę obecności właśnie w komentarzach. Jest to intencja modlitewna od Was. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, a teraz zapraszam już do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska, walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen. Witam Was serdecznie, kochani. Słuchajcie, jesteśmy w takim moim sanktuarium, że tak powiem. Bardzo ważne miejsce tutaj dla mnie. I trochę przeniesiemy się w lewą stronę, ponieważ chciałbym Wam coś pokazać. Mianowicie tutaj są medale z moich biegów. Nie ma tego za dużo, ale są one dla mnie bardzo ważne. I tu jest jeden z ostatnich medali, przedostatni. Jest to bardzo ważny dla mnie też bieg. Moje marzenie spełnione. Silesia Maraton w Katowicach, dokładnie na stadionie w Chorzowie, Stadion Śląski. Bardzo ważny bieg dla mnie. Marzenie udało się spełnić. Tutaj pokażę Wam mój pierwszy bieg. To był bieg na 10 km, taki oficjalny 3 lata temu w Jarocinie. Nie biegałem wtedy praktycznie w ogóle, robiłem parę treningów w sumie przed tym biegiem, ale wcześniej nie miałem styczności za bardzo z bieganiem. I ten, słuchajcie, ten akurat medal, ten bieg zadedykowałem zwierzętom. Wszystkim, które cierpią na świecie, które są źle traktowane. I dzisiaj jadę na bieg do Środy Wielkopolskiej, zaraz wyjeżdżam. I chciałbym, aby ten bieg był zadedykowany Wam wszystkim, żeby ten wysiłek, który w niego włożę, był właśnie dla Was, dla wszystkich, którzy się tutaj modlą o błogosławieństwo dla Polski. Ten bieg, mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Bieg nad Jeziorem Średzkim, w Środzie właśnie Wielkopolskiej. Bieg dedykuję wszystkim, którzy się modlą o błogosławieństwo właśnie dla Polski. Jestem już tutaj na miejscu. Tam jest biuro zawodów przed nami. Tam jak widzicie, to jest właśnie to biuro zawodów. Odbiera się pakiety startowe. I tutaj zaraz będzie linia startu. Już zawodnicy się przygotowują, a po lewej stronie tam Jezioro Średzkie. Przejdziemy się zaraz jeszcze kawałek. Więc jeszcze 15 minut i zaczynamy bieg. I przed wami tutaj Jezioro Średzkie. W takiej zimowej właśnie scenerii. Troszkę się tutaj pozmieniało, bo dawno tutaj nie byłem, więc takie właśnie widoki. A tutaj za nami zaraz marina, czyli teraz restauracja chyba plażowa się nazywa, i linia startu dla uczestników dzisiejszego biegu. Tak jak kochani tutaj mówiłem, taka mała dedykacja, ten bieg właśnie dla was. Tutaj też wsparłem zbiórkę charytatywną, która jest na miejscu, ale jak mówiłem, sama dedykacja biegu to właśnie dla was, za to, że modlicie się codziennie o błogosławieństwo dla Polski, bo jest to bardzo ważne właśnie w tym czasie. Coraz więcej ludzi dookoła startu, dookoła mety, co oznacza, że chyba za moment zaczynamy trzeci bieg mikołajkowy dla Wojtusia. Pierwszy zbieraliśmy dla Małej Mai ze Środy Wielkopolskiej, drugi był dla Tytta z Kozieków. Przychodzi czas na Wojtusia. Mamy naprawdę dużo potrzebujących osób dookoła, staramy się każdemu jak możemy oczywiście pomóc, więc bardzo wam dziękujemy, że dzisiaj jesteście z nami i że wspomagacie naszą ideę. Dobrze się robi!